się zmieniła. Spoko, scary skeletons. Oh no. Oh! Let's go! Talizman! Mamy talizman, moi drodzy. Pan dynia zdobyty, let's go. Czyli kolejny będzie jutro do zdobycia emblemant. Jakiś taki tutaj mamy koziorożec. Jak ja trochę. Mamy normalnie podwójne PD. Naklejka zombie, let's go, zombies! Normalnie, a to nie jest smog, jak w filmie mówiłem, tylko to jest jakiś wąż. Tam jest Kohan z Mortal Kombat, what the hell. Tam jest Kohan za dzień siódmy. Kohan, proszę cię kochać. Jak to Tiger oczywiście mówi, jego słynny tekst, normalnie kozacki. Naklejka tutaj triple head, ten jest, okej, okay, warrior, dog. Mamy current, whatever, i mamy tutaj czarownicę i blueprint na Brysona 800, tak jest. Tu skup się banda, no nie dziękuję. Jak już to skeletona, chociaż jak gdyby była inna postać. Co jeszcze nawet gdyby, to w ogóle kosztuje aż kurde stuba. Banda, nie? Komedia jakaś. No dobra, kontynuuj. Okej, okay. Jakby dynię sobie zobaczymy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, nic się nie stało. O, mamy koszmar. Koszmar ruszył godzinę wcześniej, uhu! Pan się zabijający mylił, let's go! Mamy koszmar, proszę bardzo, tak to się prezentuje. Ja tu w sumie zasłonię się, bo wiecie, zasłaniam wam tutaj co piszę. Tak? Zachowaj czujność, zapadła noc i złe duchy zaczęły szaleć. Zachowaj ostrożność podczas wyprawy. Drugie, poluj na potwory, użyj mapy taktycznej, aby dopaść te ważne cele, nawiązując z nimi walkę i przetrwać. Więc to będziemy musieli, wiadomo, sporo ich zabijać i aby przetrwać. I oraz trzy, chwytaj duszę. Tak, zbieraj duszę podczas walki i wykorzystuj, by je zdobywać nagrody w zakładce w koszmar. Let's go, zobaczmy zakłady koszmar, jak tutaj to wygląda. Teraz tak, dusz mamy 0. Jak widać tutaj mamy po lewej stronie napisane The Haunting. Gracze i potwory pokonane w grze opuszczą duszę, zbieraj je podczas gry i wymieniaj je na poniższe nagrody operacja koszmar. Wyświetlaj te dane. Zaraz wyświetlimy. I to mamy na dole, jak widać, zebrane dusze. Jak to było w przypadku sezonu trzeciego, mieliśmy Trophy Hunt Event i w tym przypadku jest to podobnie. Czyli mamy, jak widać, 15 nagród. W tym przypadku oczywiście na razie są dostępne tych nagród tylko... Sorry, nie mamy. Mamy tak naprawdę tych nagród aż 20... 18, tak? 18, tak? Dobrze? Tu jest 15, czekajcie, tu mamy po 6, tak? Mamy po 6 strzyżonki, czyli mamy 18, tak? Lecz na razie na tą chwilę są dostępne 12, tak? 12, więc tutaj 24, czyli za tydzień, tak? Jeżeli się nie mylę, tak, z tydzień będzie kolejny set nagród odblokowany, które będziecie oczywiście mogli wykupić, więc no. Jak widać mamy na pierwszym tutaj pozycji mamy szaleństwo, naklejka na broń, jest to taki naklejka powiedzmy Batmana, potem mamy czasz koza, jest to wizytówka, potem mamy double exp na 30 minut, potem za tutaj 60, aż już mamy cukierek talizman, tak, mamy także stworokopter, skórka na pojazd, promień śmiercionośny obcych, pistolet za 150, fajny blueprint na tutaj digla, bo nawet można zrobić pogląd, proszę bardzo, podglądzie można zrobić wszystkiego tu. Wow, Jezus Maria, jaki jumpscare. Czy to tak miało być, że to takie głośne miało być? Dobra, dołącz do mnie, ekran przytywania, znowu double exp, mamy pech, talizman, o Boże, poszatkowanie, tak? Naklejka, mamy taką dynię śmieszną. Pominięcie poziomu, no to raczej już każdy ma max, battle pass za 90. Blueprint za 200, moi drodzy, brutalny taniec, pistolet maszynowy. Jest to na pistolet ważniw, nasz 9K, tak on wygląda. Okej, okay, taki czerwony, taki tiger, pseudo, to mamy end napisany. Okej, okay, end. O Boże, jaki to głośny jest, to jakiś jumpscare, czy co, o co chodzi? I teraz tak, jak odblokuje 10 nagród, otrzymujecie właśnie specjalny przedmiot, jest to oczywiście operator skin na Rose, która ma taką powiedzmy, no jest, ma taki, wiadomo, motyw halloweenowy, mamy taką dynię na, jakby na jej twarzy, po prostu takie tutaj kropki, małe dynie na jej tutaj, nawet widać, że można zrobić podgląd, proszę bardzo, tak wygląda ta Rose, taka pomarańczowa, jak to same dynie, co nie? Tak tutaj to się prezentuje. No i co, jeszcze mamy za 15 nagród, tak jak było to wtedy. Mamy przedmiot na konika, ale na razie go nie odblokujemy, ponieważ na razie jest nagród, jak mówię, dostępne 12. Potem będzie jeszcze 6 dostępne, czyli będzie razem aż 12 nagród do odblokowania. W tym przypadku odblokujemy wyjątkową nagrodę na konika. I tutaj właśnie wygląda on tak. Okej, okay. Ma taki armor jak z niczym, nie wiem, trochę Spidermanem mi się kojarzy tutaj na te kolanach. No i mamy także tutaj takie to samo na ramieniach, no i ta głowa, wiadomo, taka dynia, co nie śmieszna. Więc no, mogło być więcej tego pomarańczowego, albo takiego bardziej powiedzmy świecącego. No ale szkoda, tak to wygląda i to jest ogólnie niecały event, ponieważ jak sobie jeszcze klikniecie wyświetl dane, mamy dane, tak jest, dane, które są dostępne na Almazra, jak i na Wondel, które akurat chyba pokazują Almazra, nie mam pojęcia czemu. Wiem, że to jest chyba też dostępne na Wondel, tak? I mamy chociażby zabijcie do bossów, patrzcie, mamy zabij rzeźnika, beginny stwór, faraon, UFO, pociąg widmo, z medu, złe duchy, nie?
Jak ubijecie właśnie tych wszystkich bossów, otrzymujemy BASP, pistolet maszynowy, moi drodzy. I tak to wygląda. Wykryto dziwne, tutaj pisze, wykryto dziwne istoty, które zostały oznaczone na twojej mapie taktycznej. Zbadaj lokację i zlikwiduj wszystkie wrogie cele. I teraz tak, jak widać mamy tutaj chociażby na przykład informację o rzeźniku, tak? To mamy zabezpiecz obszar i aktywuj ołtarz Lilith, aby otworzyć portal koszmarów od rzeźnika. I wtedy go pewnie, on się zrespi, tak? I będziemy mogli go sobie zabić, tak? To oczywiście też jakieś nagrody otrzymujemy w Diablo, jak zresztą widać, hak rzeźnika, co jest chore w ogóle w Diablo, w innej grze oddzielnej. To macie nawet QR kod, który możecie sobie przeskanować telefonem, tak? Mamy także przywołaj jednego stwora za pomocą tiary, którą możesz znaleźć otwierając jaja na bagnach, a następnie tu się scrolluje, a następnie pokonaj go, tak? I to jest właśnie bagienny strój na Marshlands, mamy nawet lokację tu pokazaną na mapie, a gdzie się może się znajdować, na przykład tutaj rzeźnik jest w Rohan, jest w Al-Saman Cemetery, tam na górze, jest także w Zaya, tak? Jeszcze gdzieś się widzę tutaj w mieście, w Al-Wazra, więc no, bagienny strój tylko będzie na Marshlands, jeśli chodzi o Faraon, jak widać będzie w pieprzonym Ozais i tutaj przebudź Faraona, umieszczając, zabezpieczając czaszki w sarkofagu, a następnie pokonaj go, więc trzeba mieć czachy złote, aby tutaj go oczywiście zrespić, to jest fajne, tak jakby go zreanimować, co nie? Niczym w tym Prider OG. Zniszcz anomalię i przywołaj UFO, a następnie dostarcz artefakt do portalu. Co? Jeszcze raz, co do mnie powiedzieliście? Trzeba będzie jakieś anomalie niszczyć, potem kurde przywołać UFO, a następnie dostarczyć ten artefakt do portalu jakiegoś. Bardzo fajnie, to widzę, chyba to jest na tutaj naszych Sava Village, tak? Na tej zalanej obszarze, obok tego statku, tak? Tu widzę, będzie właśnie w ogóle nowy portal tam dostępny i w tym UFO. Mamy także transit, powrócił Ghost, pociąg Widmo. Jest to przedostań się do pociągu Widmo, zdobądź znajdujące się serce w sejfie, więc trzeba będzie zrobić safe, aby zdobyć serce. I na końcu złe duchy, to będzie tego sporo, ponieważ to będą tutaj tak jakby takie podsumowanie tego wszystkiego. Czyli mamy zdobądź żniwarza otwierając pojemniki w rejonie Al-Sawa Quarry, zdobądź gula otwierając pojemniki w rejonie Al-Mazra City, w ogóle zdobądź widmo otwierając pojemniki w rejonie Al-Bagra Fortress. I tutaj jeszcze jest wiedźma, tak? Wiedźma, która będzie wiadomo w Al-Malik Airport, więc musimy odwiedzić Al-Bagra, tutaj lotnisko Al-Mazra i Quarry, aby tutaj zdobyć tą właśnie wizytówkę, która wygląda tak. Więc no, moi drodzy, tego jest bardzo dużo. Będzie tu się sporo działało. Działało. Nieważne. Będzie sporo zabijania, jak widać, to mnie wciąż straszy. Już, moi drodzy, to tak wygląda cały event tutaj Halloween. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Na razie, Makler out.